Witam Was bardzo serdecznie w sezonie Polskie Gospodarstwo. Jest ze mną Dominik. No, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj u Dominika pożyczyłem sobie skrabiarkę gwiazdową, przyszłą z arku skrabiarkę. Dominik, powiedz, co będziesz robił. No, będę zbierał kostki z ostatniego odcinka. No. Na początku to odepnę gwiazdową i pojadę sobie. No i wykosiliśmy Ode całą mnie moją. fortę. O, to ty miał. Ja miałem, dobra. To by było tak, że zobaczymy zeszyt. Mi wynosił 60 przed 1000 miał. A ja miałem 73. To się zgadza. No i sprzedałem całą Dominika przyczepę, czyli 9 ton i jeszcze mi w kombajnie zostało 10, to sprzedałem 10 ton. No, 10,5 ton mi tony. został. Tona mi została i sprzedałem. 10 Czekaj, ton bo mi i chwilę, bo zarobiłem. mi coś kod zaczyna wariować, muszę go wypuścić. Dobra, i tu my sobie tu odepniemy. Trochę z dupy, no ale odepniemy. Jedziemy trochę po polu. A, moje to. Wbijamy przed się. Jeszcze tu orka będzie tu. Kierunek. Tutaj Już jestem. co jeszcze Taki wtedy? wypadek. Spoko. Tutaj otworzymy. I tak. Tutaj zgarażowałem 120. Ja myślę, może jeszcze w tym odcinku jakie zakupy zrobię. No właśnie. Jak większe, to powiedz, to nalewacie, tak zrobimy na maksa. No, chcę forsznita kupić, kukurydzy. Bo już zaraz jesień idzie, a... My już sobie podpięliśmy przyczepę, będziemy. To muszę tu sobie jechać na gospodarstwo Sebastiana. Pięknie powiedziałeś. No, już nie mogę. I mam idealnie tą całą przyczepę wsypałem. Sobie wezmę, a resztę Dominika przeniosę jest. Ale co? Przeniosę, jadę sprzedać teraz szybko. Ja myślę, poczekaj, a czego ja tam mam? Jest moja pszenica, kurde, spada. A zapotrzebowanie jest. No, dlatego jadę sprzedać. To weź czasu ten, nie przyspieszaj, co? No zaraz pojadę sobie Kurde, ja pojechałem z przyczepą. Jest 5 na godzinę. 5 jest, 5 Weź no. zrób na jeden, no weź ciebie, No, proszę. ale żeby ten dzień leciał, ej, no, to jest bez sensu, tak? Ma Przecież 12 godzin, zdążysz, żebyś... 12 godzin masz. No ja zacząłem ten zbierać. Tak, 12 Kostki. godzin będziesz Gorzej, zbierał jakich nie kostki. wywalę. Będziesz jeździł moją przyczepę. Tutaj niestety ja muszę jechać do Sebastiana gospodarstwa, ale do mnie można od siebie brać, no ale nie wiem. No ale muszę wysypywać u siebie albo u ciebie. Nie, po prostu nie umiem znaleźć triggera. Tam na pewno się da. Cicho. Trzeba poszukać. A ja by szybciej. Nie gadaj. Dobra, cofniemy. Dobra, jedziemy. On do mnie rozmawiasz. 5 ton. No, tu łap. Kasa, kasa. Elewator, elewator. Znalazłem, Tiger. Czego? Zasłony. Dobra. Pilny pieniędzy. 80 tysięcy może będzie. No, na 100% będzie. 12, 6 tysięcy. Tak jakoś. Chyba. O, 5. Dobra, to jedynie co ci prześlę, jak będzie, nie będzie się zgadzało. 6. I ile masz? Przesłałem ci już. I masz, zgadza się? Ta tam 500 mi dałeś, ale to wiesz, to i tak się potem wyrówna. To mam 83 tysiące. No, widzisz jaki bogacz. Trzeba A ja zakupy tak jakieś jeszcze bym się zrobić. zachował, to i o. Dobra, taki.
Tak, to by za szybko sezon trwało, tak to. Sobie Nie, tak. akurat muszę kupić tam do kieszenki. Coś zbierać nie mogę, nie wiem czemu. Depniemy przyczepę. Ej, włącz mi zbieranie, co? Sama, że dobra już. Czekaj chwilę. Pier kwadrat, dwa pier. Raz, dwa, pobocznie. Ale całkowicie dwa pier. Razy edge plus H. Kierunek. Co powiedziałem? Zakończyłeś już? Jeszcze nie, jadę na razie. Już ci podam. No to dobrze, coś. Na razie i tak to musimy. Bez czasu. Kości słoniowych się. Na 30 wsiąść. Czekaj, odczepię, podczepię. Nie, nawet nie próbuj, bo się zabuguje coś, jak ty odczepię. Nie. Ale jest wyłącz. No to nie. Z powinno się włączyć. No wiem. Ja odłożyłem to do X. No ja wiem co mam. Nie pomogę. Ja zostałem ze ślepą dupą do użynu. Zasortujemy serwer. Tryb skrabiania. Za chwilę. To ja pojadę te zboże sprzed. Co przegra. Dobra, tak. Czas. Będziemy skrawać owoc. Przechodź ta podkładka. No. Zawarta. Fajna wygląda, mi się podoba. Bo mi coś się myli, ja wiem od czego mi się te myszki przynajmniej jak ja bez podkładki jeżdżę. Nie potrzebuję jakiejś takiej super. No, no spoko i wygląda i w ogóle. Ta reszta pszenicy to jest moja, co nie? No, to chyba jeszcze 2 tony zostawiłem. Uś, dla siebie? No. 2 tony? No tak jakoś było. Tam sobie. Było 12, co nie? To 3 tony jest. Dobra, to na to. Najwyżej mi forsy oddasz. Yep. Dobra, mam 83 tysiące, no. Spoko. Spoko. Pyk, tam rozkrabimy to jakoś tak. O, idealnie to będzie. Pyk, pyk. A ile masz forsy? No, dobra.
Może następnym tygodniu zrobimy takich zakupów. No, może mogę. Ci powiem. Wow. 18. Ile ci przypłynęło? Mi około 10 tysięcy. To... Dobra. Siedzę? Nie. Dobra. Dobra, no. Mi coś popsuło i mi się klapa otworzyła z boku. Dobra, zaraz się zgadza. Ile masz pieniędzy? 81 tysięcy. No. Już. Big, 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 big. Takie bogacze się z nas zrobiły. No. Tam to, na to. In the stairs, in the house. Whoop, whoop, whoop. Wszystkie zęby mi powyrywa. Oj, będziesz. 13 kluczy w rękę i nowe zęby. No, więc zalecę. A za pieprzą. Nie mamy nic do stracenia. Musimy przegrabić tyle pól. Przegrabię tyle pól, tyle łąk, że to cud. Dobra, przegrabię. O, zbieram już. Coś mi się popsuło i teraz już mogę zbierać. Jop. Ale ta przyczepa jest dobra do belek, bo ona ma te blokowanie. To jest ten model tej drugiej. A właśnie czekałem właśnie na taką przyczepę. Dobra, to muszę trochę tak. 69 litry. Kurde. Je 27. To w następnym odcinku trasowanie prawdopodobnie. Ty w belki w okrągłe czy... Na razie ej, nagramy jeszcze ej, może nagramy jeszcze jeden odcinek, co bo się fajnie gra. No, możemy nawet jeszcze z tych zakupów wyjdziemy z serwera. Ja tak no, muszę no, coś no, zrobić, ja wiem. Wiesz. Ja też wiem. No. Tylko musimy zapisać, ile mamy pieniędzy. Tak dwa razy, a to już raz nie będę zakładał na multi, tylko coś zrobię szybko i ten. I zostawię to, nie? Wiesz, gdzieś tam rzucimy to w haszcie, tak. Tam jakieś nieużytki, żeby tego widać nie było. Ale będę musiał pobierać, czy nie? Nie. Zobacz sobie, już że... jest. Zobacz sobie, jest w... A, ty po prostu nie zaznaczyłeś. Nie, zobacz sobie, teraz nawet możesz sobie zobaczyć. Nawet jakbym nie zaznaczył, to by było... Nawet jakbym tego... Przecież oryginalne, nie? Muszę. Oryginalne się bałem, bo wiesz, mogą pospadywać, nie? A te bronie trójki takie spoko są? Nie wiem. Właśnie patrzę. Bym wziął w końcu, bo ja tym nie będę agregatem, nie będę w te szedł, by... No wiesz, o co mi chodzi. No. I nie zapomnę, jak wujka nie chciało mu się te... Mieliśmy takie te wozy na belki, bo u nas wszystkie jakie wozy są tylko te na belki. No. I taki właśnie dwuosiowy, mi się nie chciało, cofać, a że krzaków już nie było. I to ten, poszliśmy, rozgrodziliśmy. Kawał, trochę pastucha ściągnąłem. I tak, i potem jeszcze rozgrodziłem, żeby przejechać i 30 przejechałem przez pastwisko i tak od tyłu wjechałem, żeby, bo już mi się nie chciało, że się już nie, to już nie cofaj tylko. Rozumiałeś mnie, bo ja czasami tak mówię dziwnie. Spoko. Rozumiałem.
Dobra, jednak po tym co 20 w moim bizonku to by się długo tu pracowało, tak co teraz tak skrobiłem, ładnie. Idealnie w całym bramę Nie, czy z tą posłuchałem. łyżką warto jeździć? Ka. Takie klimaty, takiego klimatu dodaj. A pozdajmy może. A! Kurde, sam mam 60 kHp. O, animacje mi się pokazały. Dobra, jadę ze rozłożonym, bo tu nie ma co skrabić. No, nie ma co składać tego, jak to tak z pola na pole przejechać. Ja sobie na wieczór przyszykuję, bo już wieczór jest, już krawy wydajone. Ja sobie na wieczór, na rano sobie przygotuję grubera. No. Big, big, big. Malucha schowam. Albo się przejadę. Dobra, skrabiamy to pole. I co? Następne... O, zrobimy jeszcze te zdjęcia na miniaturkę. Co zrobiłeś, Dominik? Chodziłem, teraz ciebie szukam. Na farmie jesteś. Nie. No gdzie? A, tam pojechałeś. Na człowieku nagrabisz. Może w te, kurde. Tutaj wykosiłem tak jakoś. Ja bym poprzeczniaków nie lubił, tylko patrz, tak jeździł i z powrotem, tak jak dookoła ja tam zrobiłem. Ja. Żeby nie było. Kurde, zaraz i pobronowany będziesz miał i w ogóle. Kurde, losa zaraz to ci nie wyschnie. Wrócisz wszystko. O 9 rano, tak mam zamiar pojechać pracować. Jutro. Pomóż ci coś, czy nie? Tak, weź sobie ten, widuj mi krab na następny rządek. Ale z ciebie śmieszek. No jest 20 na godzinę, nie pojedziesz. Zmniejszyłem ten pomoc. Teraz, no 20 na godzinę równo jadę. Ja nie lubię, jak ty masz te drzwi otwarte. To tutaj. A tam, ale musiałem po tej stronie, bo akurat po tej stronie wchodziłem, to wiesz. Czy długo jeszcze siedzieliście z Michałem? No, do 23. No mówicie, że zaraz idziecie. Nic nie zrobiliśmy. Jaruny. Trzeba się pouczyć. Oglądaliśmy ogniem i mieczem u tego. U Rudego. Kogo? Czemu? Na jego kanale byliśmy i sobie tego oglądaliśmy tam. Serio? Potem znowu nagrywał Michała. A potem stwierdził, że mu się nie chce to i tak tego nie prześle kożemu, bo nie chce mu się renderować. Szkoda, że muzyki nie dodałeś. No to chyba będzie najlepsza seria, na której będzie nam się chciało nagrywać. No. Szczerze mówiąc. Podnieś koła. Jak ci tak nudzi, nie? O, SMS-ik. Masz troszeczkę, to całkiem. Ja akurat nie lubię, jak jest przy 60 grabarkach. Tak mi nie pasuje. To duża moc. Gdzie jest ta, jo? Rusek, jo. John Deere. A 60 w życiu. Mój ojciec grabił John Deere'em 5000 stojarkiem. Bo nie miał czym. Bo się MF rozwalił. Pompa wodna poszła w tamtym
tamtym roku wakacje i im jeszcze szkoda kupić za 400 zł. I nie mają czym jeździć i im szkoda cały czas i się wkurzyłem na nich. I dodal do jakiegoś gościa, który ma niby zaprawić za 100, a 300 szkoda. A pierwsz kupić nowe. No właśnie, rok potrzymaj co? Znowu, 100. A to była akurat właśnie wtedy, kiedy ja przyjechałem, a 10 minut wcześniej się ta pompa popsuła. Podniósłbyś? No dołaził i tylko podnosił. Jak ci się tak nudzi, bo biegasz po samym polu, to... Jak po całym? Obniżyłbyś. No weź. Czekaj, to maluchem przyjadę. Pyk, pyk. Pyk. 50 pasażera nie ma. Tak jak 30, ale chyba to jest jeden z pierwszych takich mniejszych silników, który jest naprawdę dopracowany. No, a ta 60 to nie jest dopracowana? 50 jest. Pyk. Nie jadę po całość. Tu jest jakieś... Dobra, nie wiem, nie widzę. Co? Kurde, laga mam. Co jest jakieś? Nic. Pytałem się, czy tu jest jakaś droga do jazdowa. Jest. Właśnie widzę. Dobra, to... Andrzej, chodź. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Był ze mną Dominik. No, byłem nawet. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, no i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. No, na razie i cześć w ogóle i cześć.